Agatę wpływa. Nie, może pani mi zadać te pytania, jak tak sobie z tym telefonem? Nie wiem, co mam powiedzieć. No nie wiem. Idąc na salę, jestem po prostu takim otwartym naczyniem, że może się wydarzyć wszystko. No nie boję się też proponować, jeśli mam otwartą głowę na proponowanie ruchu, pomysłów, to w takim razie też to się na życie przekłada. Często jest tak, że po prostu zafiksuję się na coś. No i wtedy, jak się zafiksuję, no to to czuję i odbiegam. Szukam po prostu w czymś innym. To jest ten rytm, to jest ten moment, wpadam i nagle odkrywam, że jestem w tym miejscu, którego nie znałem wcześniej. Czy się wycofuję, czy nadaję, czy jestem pewien, czy jestem niepewny, czy coś chodzę, czy się kryguję, czy robię coś bez opamiętania, czy mam kontrolę nad tym jakąś? Podejmuję decyzję, rezygnuję z czegoś, proponuję, odchodzę, słucham. Jakby to jest to samo na tworzenie relacji w życiu. Ten dialog, spotkanie z drugim człowiekiem, bez żadnej fasadowości. Czy usłyszeć drugą osobę, że aha, ona jednak mówi inaczej niż sobie ją projektowałem. Improwizacja to po prostu tworzenie relacji. I uważam, że ma w sobie bardzo ogromną siłę, taką właśnie społeczną, żeby ludzie po prostu zaczęli na siebie patrzeć i zaczynali siebie rozumieć. Nie wiem, może świat byłby piękniejszym miejscem, jakby ludzie po prostu się właśnie w taki sposób też rozumieli i komunikowali.